Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Zanim zacznę omawiać kolejny projekt, mam do Was taką prośbę. Widzę, że bardzo dużo komentarzy jest na temat zrobienia researchu proponowanych przez Was projektów. Proszę Was, żebyście zapisali się na listę mailingową umieszczoną w opisie pod tym filmem. Z racji tego, że jest bardzo dużo tych projektów, będziemy robić to na zasadzie ankiety i każdy, kto zapisze się na tą listę mailingową, dostanie ankietę, będzie mógł zagłosować na projekt, którego research możemy zrobić. I pamiętajcie też, że po zapisaniu się na tą listę będziecie otrzymywać linki do projektów szybciej niż będą one udostępnione na YouTubie. Tak jak wcześniej już mówiłem, jestem na tym kanale odpowiedzialny za researche. Będę też wrzucał jakieś ogólne wiadomości ze świata. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się takie informacje. Jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, to zapraszam do oglądania. A jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zostawiajcie je pod filmem w komentarzu. Pamiętajcie, że nie są to przedpłacone filmy, nie namawiam nikogo do kupna, wyrażam tylko i wyłącznie swoje prywatne zdanie na temat badanego projektu i na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Także bardzo proszę, nie zadawajcie pytań pod filmem, kiedy będzie dobry moment na wejście albo kiedy będzie dobry moment na wyjście, bo ja sam tego nie wiem, nikt tego nie wie. Po prostu wyszukuję projekty warte uwagi moim zdaniem, no i będę robił też research projektów proponowanych przez Was. To może tyle na temat ogłoszeń, przejdźmy do researchu projektu SIA. Ale zanim to zrobię, pamiętajcie, że wszystkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy i tym podobne znajdujące się w filmie nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej, a przed dokonaniem inwestycji zalecam zrobienie własnego researchu. Kilka osób wspomniało w komentarzach pod ostatnimi filmami o projekcie SIA i SIA Coin, więc postanowiłem go dla Was zbadać. Nie powiem, jest to dosyć ciekawy i prężnie rozwijający się projekt. SIA Coin zaczął być budowany już w 2013 roku przez dwóch studentów w USA pod nazwą The Nimbus Network i wtedy już powstał prototyp sieci. W 2014 roku postanowili zmienić nazwę na SIA i otworzyli firmę pod nazwą Nebulos, która bezpośrednio zarządza siecią. Początkowo założyciele zdobyli fundusze w wysokości $750,000 od Procyon Venture i inwestora Xeola Li. SIA jest to chmura stworzona na blockchain do przechowywania plików, a także do hostowania naszego wolnego miejsca na dysku. Czyli jest to taki zdecentralizowany Google Drive na blockchainie. Żadna osoba ani organizacja nie może cenzurować ani odmawiać dostępu do danych, a rozproszona, zdecentralizowana technologia pamięci masowej SIA ma być silniejsza, bezpieczniejsza, wydajniejsza i bardziej sprawiedliwa dla całego ekosystemu. Główne cechy platformy to brak rejestracji, brak serwerów, zaufane strony trzecie, a ich system do przechowywania danych jest bardziej wytrzymały i tańszy niż od tradycyjnych dostawców pamięci masowej w chmurze. Na ich stronie możemy zobaczyć aktualne statystyki sieci. Całkowita pamięć chmury to 2 petabajty. Jak możemy zobaczyć na Google, 2 petabajty to w przybliżeniu 2 miliony gigabajtów. Czy jest to dużo, czy mało? Porównajmy to do Google Drive, który na rok 2018 posiadał między 10 a 15 exabajtów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę mniejszą liczbę, to jak możemy zobaczyć, 10 exabajtów jest to ponad 10 miliardów 700 milionów gigabajtów, czyli jakieś 5300 razy większy. Tylko pamiętajcie, że jest to porównanie do pioniera w tej dziedzinie. Zobaczmy zatem, jak wygląda ich przestrzeń dyskowa w dłuższym ujęciu czasowym. Od kwietnia 2017 roku do prawie połowy roku 2018 pojemność sieci dosyć fajnie rosła. Widać tu, że zainteresowanie było coraz większe, ale od czerwca trend się odwrócił i ciągle spada. Moim zdaniem jest tu bardzo duża korelacja z ceną Bitcoina oraz kapitalizacją rynku kryptowalut. Cena Bitcoina zaczęła spadać, to ludzie się wyprzedawali i spadało też zainteresowanie altcoinami. Jakoś za bardzo mnie kształt tego wykresu nie zdziwił, ale swoją drogą bardzo ładnie to się zapowiadało. W rok czasu wzrost pojemności praktycznie czterokrotny. Jak widać na początku niecałe 1000 terabajtów, a na szczycie prawie 6000 terabajtów. Wróćmy trochę do statystyk. Mają oni 318 dostawców pamięci masowej, 432 terabajty używanej pamięci masowej, czyli w użytku jest jakieś ponad 20% całej pamięci. Jak się pewnie domyślacie, używanie chmury nie jest darmowe, a cena może się znacznie różnić między dwoma osobami, które używają takiej samej ilości, na przykład po 1 terabajt miejsca. Bo tu płaci się nie tylko za samo, tak jakby wynajęcie przestrzeni dyskowej, tylko za upload, download oraz smart kontrakty.
W skrócie mówiąc, za to jak często będziemy jej używać. Na SIA Stats Info znajduje się aktualny cennik i jak widzimy za wynajem 1 TB zapłacimy 44 centy miesięcznie. Upload 1 TB są to 4 centy, download 5 centów oraz jednorazowa opłata za potwierdzeniem smart kontraktu 53 centy. Ale co jeżeli chodzi o stabilność tej ceny? Czy cena będzie się zmieniać wraz z wzrostem ceny SIA Coin? I tak, i nie. Generalnie cena może się zmienić nawet gdy SIA Coin będzie stabilny, ponieważ ludzie, którzy udostępniają swoje miejsca, sami ustalają cenę wynajmu ich miejsca, ale nie są tu duże wahania. I tu na ich stronie możemy zobaczyć dodatkowe koszty. Koszty magazynowania mają być zawsze w granicach $2, niezależnie od ceny SIA Coin. To jest podstawa, ponieważ to jest największy koszt, jaki ponosimy. Następnie mamy opłaty kontraktowe. Płacisz je, gdy wysyłasz SIA Coin, na przykład płacisz usługodawcy. Kosztuje to bardzo mało. Opłaty kontraktowe są jednorazową opłatą za kontrakt i wynoszą zwykle od 2 do 5 SIA Coinów. I pomimo tego, że są to małe opłaty, to są one zależne od ceny SIA Coin. Jak cena SIA Coin urośnie o 50%, to i koszt transakcji urośnie o 50%, w przeliczeniu na dolary oczywiście. Następny koszt to opłata za przepustowość. Hosty mogą ustalać ceny zarówno dla przesyłania, jak i pobierania danych ze swojego serwera. Jeśli planujesz często przesyłać dane, opłaty te mogą się zwiększać. Opłaty za przepustowość wynoszą obecnie średnio około 12 SIA Coinów dla przepustowości przesyłania i 17 SIA Coinów dla przepustowości pobierania. Tu też jesteśmy uzależnieni od ceny SIA Coin. Dodatkowo, jak będziemy często wysyłać lub pobierać dane, to cena będzie się zwiększać. Następny koszt to opłata SIA Fund. Długofalowy rozwój SIA, który zbiera dochody. Opłata ta jest zwykle płacona przez najemcę i wynosi obecnie około 6 SIA Coinów za 1 TB. Na stronie SIA Setup Info mamy również kalkulator, który w przybliżeniu poda nam koszty, jakie będziemy musieli ponieść. I dosyć fajnie pokazuje nam, jak to wygląda w praktyce. Wynajem 1 TB na 3 miesiące, bo taki jest minimalny czas wynajmu, z taką samą ilością pobierania i wysyłania oraz z wszystkimi innymi opłatami ustalonymi domyślnie będzie nas kosztował $1.58 za 3 miesiące. Jak łatwo możemy sobie przeliczyć, będzie to lekko ponad 52 centy miesięcznie. No nie ukrywajmy, jest to naprawdę śmiesznie niska opłata za używanie 1 TB. Na szybko znów porównam go do Google Drive. Taka sama ilość, czyli 1 TB kosztuje $9.99 miesięcznie. iCloud za 2 TB $9.99, czyli 1 TB niecałe $5. Jaki z tego wniosek? Chmura SIA jest praktycznie darmowa w porównaniu do konkurencji scentralizowanej. No tak, ale jak będzie zmieniać się cena za wynajem 1 TB przy zmianie ceny SIA Coina? Policzmy to na przykładzie All Time High, które wynosiło 11 centów. Średnio oprócz tych $2 na wszystkie inne opłaty wydaje się 36 SIA Coinów. All Time High wynosiło 11 centów. Jak łatwo przeliczyć, jest to prawie $4. Dodać do tego $2 za wynajem miejsca, wychodzi na 5,96, ale to dalej jest opłata za kontrakt 3-miesięczny. To podzielić na 3 miesiące, wychodzi niecałe $2 miesięcznie za wynajem, przesył oraz pobieranie 1 TB danych. W dalszym ciągu jest to bardzo duża różnica do standardowych chmur. Teraz powiem trochę na temat hostowania, ale jest to praktycznie niepoliczalne. Aby w ogóle rozpocząć udostępnianie własnej przestrzeni dyskowej dla innych użytkowników, należy najpierw stworzyć portfel Full Node za pomocą aplikacji SIA UI z saldem wynoszącym przynajmniej 2000 SIA Coinów. Minimalna wolna przestrzeń dyskowa dla hosta to 100 GB. Następnie użytkownik ustala opłaty za przyjęcie i przechowywanie danych, zaś jego oferta pojawia się w zestawieniu nodów. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wypożyczenie przestrzeni dyskowej hosta, ten otrzymuje za to ustalone wynagrodzenie w SIA Coin. SIA udostępnia kalkulator do zysków z hostowania wolnego miejsca. I tak jak wcześniej mówiłem, ceny ustala każdy indywidualnie, ale są podane ceny sugerowane. Weźcie pod uwagę, że jak ustalisz za wysoką cenę, to nikt nie będzie korzystał z Twojego hosta. Sam zysk zależy od bardzo wielu czynników, takich jak Twój sprzęt, ilość miejsca, jakie udostępnisz, prędkość internetu, jak długo będzie Twój host włączony, okres trwania umowy oraz od rzeczy mniej zależnych od nas, czyli ile osób będzie używało naszego hosta,
jak często będą przesyłać i pobierać dane, a także od kosztów, jakie musimy ponieść, a te koszty są często pomijane, na przykład koszt prądu, koszt internetu oraz wahania ceny Siacoina. To chyba tyle na temat hostowania, jest to bardzo ciężkie do policzenia. Przejdźmy jeszcze do głównych cech SIA. Całkowicie prywatny. SIA szyfruje i dystrybuuje Twoje pliki w zdecentralizowanej sieci. Żadna firma zewnętrzna, ani strona trzecia nie mogą uzyskać dostępu do plików, ani ich kontrolować, w przeciwieństwie do tradycyjnych dostawców pamięci masowej w chmurze. Cena. Tak jak pokazywałem wcześniej, SIA ma około 90% mniejszą opłatę od konkurencji. Brak głównego serwera wyklucza awarię jednego urządzenia, co spowoduje brak dostępu do sieci. Open source, czyli otwarty kod źródłowy. Rynek na blockchain. Tak jak mówiłem, dostawcy usług sami ustalają ceny hostów, co wiąże się z ich konkurowaniem, a same Siacoiny można również wydobywać i nimi handlować. Cały czas tak mówią, że oni są tacy bezpieczni, to przejdźmy trochę do tematu bezpieczeństwa sieci. Dane użytkowników wypożyczających przestrzeń dyskową są zabezpieczone kryptograficznie i anonimowe. Co więcej, dla zapewnienia ich bezpieczeństwa są one wielokrotnie dzielone i rozpraszane pomiędzy różne węzły, tak aby nie ulegały zniszczeniu lub uszkodzeniu po zamknięciu konkretnego węzła w sieci. I tu znalazłem taki fajny artykuł na SIATech blogu i możemy tu przeczytać, że sieć jest podatna na atak 51% bardziej niż Bitcoin, ale dalej bardzo trudno jest to zrobić. W 2018 roku zespół postanowił przejść hard forka oprogramowania SIA, który wyeliminuje możliwość kopania kryptowaluty Siacoin za pomocą innych koparek niż tych stworzonych przez Nebulos Labs. Ma to na celu zmniejszenie możliwości ataku 51%. Siacoin jest kryptowalutą Proof of Work, co oznacza, że zachodzi w niej proces kopania. Algorytm kryptograficzny Siacoin to Blake2B, wykorzystywany obecnie wyłącznie w tej kryptowalucie. Do 30 października 2018 roku można było kopać za pomocą układów ASIC od Bitmain, zaś od wersji oprogramowania 1.3.6 wyłącznie za pomocą układów GPU oraz koparki ASIC Obelix SC1. Średni czas bloku wynosi podobnie jak w Bitcoinie 10 minut. Siacoin jest kryptowalutą inflacyjną, o czym świadczy brak ograniczonej podaży. Jednak w celu zmniejszenia inflacji wykorzystywany jest algorytm Proof of Burn, który nakazuje hostom zniszczenie od ćwierć do 2,5% swojego zysku. Obecna podaż wynosi ponad 41 miliardów Siacoin, zaś przewidywana liczba Siacoin w obiegu rynkowym do 2025 roku to 52 miliardy. Przejdźmy teraz trochę do samego tokenu Siacoin. Na CoinMarketCap możemy zobaczyć, jego cena wynosi 3,5 tysiąca dolara. Dzisiaj jest on prawie na 6% plusie. Market cap wynosi 145 miliardów, wolumen dzienny jest to prawie 3,5 miliona oraz aktualna ilość monet w obiegu prawie 41,5 miliarda Siacoinów. Tak jak mówiłem, na rynku jest on bardzo długo. Tutaj na CoinMarketCap pokazuje początek sierpień 2015 roku. Możemy go kupić na takich giełdach jak Binance, Bittrex, UBIT, HitBTC. Nie polecam giełdy HitBTC, tak nawiasem mówiąc. OKX, Huobi Global. Także jest on dostępny na większości dużych giełd. Aktualnie jest on 64. według rankingu CoinMarketCap. Max Supply, tutaj nie ma danych. Tak jak mówiłem, nie ma ograniczonej podaży, ale przewidywana ilość monet do 2025 roku to 52 miliardy Siacoinów. All time high jest na poziomie ponad 11 centów. Także widać, ma on spadki mniej więcej takie same jak wszystkie inne altcoiny. Do SIA nie było ICO. Początkowo założyciele zdobyli fundusze w wysokości 750 tysięcy od prywatnych inwestorów. 13 maja 2014 roku odbyło się Initial Public Offering, czyli IPO, z myślą o sprzedaży 1250 SIA Notes i zebraniu około 100 tysięcy dolarów. Oznaczało to wartość 0,67 bitcoina za jeden SIA Note lub 73 dolary w przeliczeniu na dolary. Nie mylcie SIA Coin z SIA Note, bo to są dwa różne tokeny. Ogromne zainteresowanie projektem doprowadziło do ostatecznej sprzedaży za 192 dolary, około pół bitcoina w tamtym czasie, za SIA Note podczas IPO, co stanowi łączną sumę około 240 tysięcy dolarów. Wszystkie SIA Notes zostały sprzedane w ciągu dwóch dni,
SIA Notes zostały później zrealizowane w stosunku 1:1 przez obecne SIA Found na początku 2015 roku. SIA Founds jest to drugi token projektu. Jest ich 10 tysięcy. Spółka Nebulos posiada 8835 SIA Notes. Pozostałe zostały sprzedane w crowdfundingu. Moim zdaniem bardzo dużo tych tokenów zostało dla teamu. Ale z drugiej strony nie ma takiej płynności, żeby sprzedać nagle prawie 9 tysięcy SIA Notes, które po dzisiejszej cenie mają wartość prawie 4,5 tysiąca bitcoinów. Głównym celem SIA Founds jest zapewnienie możliwości finansowania rozwoju SIA bez polegania na darowiznach lub premiach. Co nam daje posiadanie SIA Founds? A daje nam dywidendy. Prawie 4% wszystkich udanych wypłat w ramach umów magazynowania trafia do posiadaczy SIA Founds. Same SIA Founds można zakupić na ich kanale Discord lub giełdzie BISC, a jego aktualna cena to 0,5 bitcoina. All time high wynosiło 3 bitcoiny, a jeżeli kupiłbyś jednego SIA Founds w przedsprzedaży za 0,5 bitcoina, wtedy cena bitcoina wynosiła około $450, wydałbyś $225. I jeżeli trzymałbyś go do dzisiaj, to dziś mógłbyś go sprzedać za 6,5 tysiąca. Swoją drogą, ciekawe, czy ktoś trzyma swoje SIA Found tak długo. Gdzie trzymać SIA Coin? Na oficjalnej stronie mamy portfele do trzymania SIA Coinów. Podstawowym jest SIA UI. Dla osób hostujących i programistów poniżej znajdziemy wszystkie potrzebne aplikacje, takie jak aplikacja do zarządzania hostami, aplikacja pozwalająca użytkownikom zamontować SIA jako dysk na swoich komputerach, podobny do Google Drive, aplikacja zapewniająca hostom lepszą kontrolę cen i raportowanie oraz wiele innych aplikacji. Także wszystko jest dostępne na ich stronie. Przejdźmy teraz trochę do teamu projektu. A team jest bardzo mały, jest ich zaledwie 9 osób. Założycielem jest David Warwick i tak jak mówiłem, założył SIA już na studiach, także nie ma on doświadczenia. Pracował jako software developer w IBM, ale krócej niż rok. Następnie współzałożyciel Luke Champin, skończył on te same studia w tym samym czasie co David. Również brak doświadczenia, to znaczy brak, jest jakieś doświadczenie po 4 miesiące, 3 miesiące. Zach Herbert ukończył Harvard, po 2 latach co-founder w Obelisk. Chris Schinner i Steve Funk nie mają niestety profilu na LinkedIn. Tu Steve niby ma podlinkowany, ale ten profil jest niedostępny. Eddie Wang, co-founder w Luxor Technologies, przez 4 miesiące był software engineer w MyEtherWallet oraz przez 2 lata software engineer w Bolt Studios oraz Marcin Jachymiak. Cieszy mnie, że mamy naszego rodaka w takim projekcie, ale również praktycznie tego doświadczenia nie ma. No cóż powiedzieć o zespole. Jest on bardzo mały, wszyscy są wykształceni w kierunku programowania i nauki o komputerach. Jest to młody i praktycznie niedoświadczony zespół, ale weźmy pod uwagę, że projekt jest już na rynku od połowy 2015 roku i cały czas się rozwija. Jest to już w pełni działająca chmura do przechowywania danych. Trochę szukałem partnerów SIA, ale bardzo ciężko ich jest znaleźć, nie ma ich nigdzie opisanych. Na Reddicie znalazłem post o 6 partnerach, z czego Cryptive Foundation już nie istnieje, a Mimebox został przejęty przez Clear Center, także ciężko tu określić ich partnerstwa. Na ich stronie mamy wymienionych inwestorów oraz partnerów, ale też nie ma ich zbyt dużo. Co mnie tu zaciekawiło, to Bain Capital Ventures. Jest to firma pomagająca startupom. W swojej historii pomogli takim firmom jak Jet.com, Kiva System, Lime czy LinkedIn. I jak możemy tu przeczytać, pomogli oni spółce Nebulos zebrać 3,25 miliona dolarów na dalszy rozwój SIA. I zamknęli oni rundę finansowania 10 lipca tego roku. Oznacza to, że ponad 3 miliony dolarów wpłynie na konto Nebulos i mam nadzieję, że dobrze spożytkują te pieniądze i wkrótce zobaczymy większy progres projektu. Trochę na temat konkurencji. Konkurencja SIA jest dosyć spora, ale znalazłem taki artykuł na Windows Report o 4 najlepszych chmurach do przechowywania danych na blockchain. I SIA jest tu na pierwszym miejscu. Następnie mamy Filecoin, Story oraz MadeSafe. Należy pamiętać, że to nie są jedyne konkurencyjne projekty, bo mamy jeszcze Neo, Datum czy Data i wiele, wiele innych projektów zajmujących się zdecentralizowaną chmurą. SIA ma dosyć sporą społeczność. Prowadzą oni swojego bloga, gdzie cały czas wrzucają update'y.
wszystkie potrzebne informacje, statystyki itd., itd. Blog do takiego projektu, wydaje mi się, jest to bardzo fajna sprawa. Mają również swój kanał na Discordzie. Jest tam ponad 22 tysięcy użytkowników. Dodatkowo mają oni profil na GitLabie. Widać, że cały czas jest update'owany. Ostatnie aktualizacje 2 dni temu. Profil na Twitterze, śledzi ich 110 tysięcy użytkowników. Mają swój kanał na YouTubie, a na nim 2,5 tysiąca subskrybentów oraz profil na Reddicie, gdzie śledzi ich ponad 30 tysięcy osób. No tutaj nie ma do czego się przyczepić, ten projekt jest bardzo długo na rynku, mają dosyć fajnie rozbudowaną społeczność, no i oby tak dalej. Na koniec standardowo zrobię małe podsumowanie w postaci plusów i minusów projektu. Zaczniemy od minusów. Podstawowym minusem moim zdaniem jest słaby team. Słaby pod względem doświadczenia, a nie pod względem wykształcenia czy faktycznego zaangażowania się w projekt. Konkurencja. No tak jak mówiłem, SIA ma dosyć sporą konkurencję, ale pamiętajmy, że jest to projekt, który jest już bardzo długo na rynku i ma już swoją społeczność. Moim zdaniem jest to minus, ponieważ w tym przypadku, jak i w każdej innej zdecentralizowanej chmurze na blockchain, musimy ufać deweloperom, że ta sieć jest naprawdę bezpieczna. Prawie 9 tysięcy SIA nodes w rękach teamu. Jest to dosyć dużo i jak oni będą próbować spuścić to na giełdzie, to cena SIA nodes, jak i SIA coin może ładnie polecieć w dół. Teraz plusy projektu. Koszty. Używanie chmury SIA coin jest naprawdę bardzo, bardzo tanie. Nie mówiąc już o porównaniu do innych wielkich firm, ale ogólnie wydawać niecałego dolara za 1 terabajt jest to bardzo, bardzo mało. Jest to produkt znany, są długo na rynku, mają dosyć rozbudowaną społeczność. Jest problem i jego rozwiązanie. Bardzo podobają mi się projekty, które szukają problemu i rozwiązania tego problemu, tak jak tutaj jest przechowywanie danych na serwerach, gdzie jeden serwer padnie, nie mamy dostępu do danych, czy wykradanie tych danych. Tutaj takie rzeczy będą praktycznie niemożliwe. Mają już długo, długo gotowy produkt i cały czas się rozwijają. Powiem Wam, bardzo fajny projekt, bardzo mnie zaciekawił. Zobaczymy, jak altcoiny zachowają się w najbliższym czasie i może zainwestuję też w ten projekt. Wydaje mi się, że on może dosyć wysoko poszybować, zwłaszcza, że jest bardzo daleko do jego all-time high. Jeżeli podoba Wam się ten research, ten projekt, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu pod filmem. I przypominam, że możecie zapisywać się na listę. Link do listy jest pod tym filmem. Będziecie otrzymywać maile z ankietami do robienia researchu następnych projektów oraz linki do tych filmów, zanim będą udostępnione na YouTubie. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć!